Jest dzisiaj 30 maj 2019 roku. Jesteśmy w miejscowości Baszków koło Krotoszyna i zaczynamy nasz miniserial. Zapraszam. Nazywam się Juliusz Tyrakowski i mam przyjemność od 20 lat prowadzić firmę Pottinger Polska. Jak już przed chwilą powiedziałem, mamy 2019 rok i mija prawie dokładnie 20 lat od momentu, jak zaczęliśmy pracować w Polsce. Dokładnie 1 kwietnia 1999 roku. Ja też wtedy myślałem, wiem o co chodzi, myślałem, że jest to jakiś taki żart prymaaprilisowy, ale okazało się zupełnie inaczej. Z okazji tego 20-lecia chcielibyśmy Wam przedstawić historię naszej firmy, ale historię nie pokazaną wprost. Nie zależy nam na tym, żeby pokazywać Wam, jaki sukces odnieśliśmy, jacy jesteśmy wielcy, ile maszyn sprzedaliśmy. Chcielibyśmy Wam pokazać naszą historię poprzez historię naszych klientów, bez których nasza firma na polskim rynku by nie istniała. Jesteśmy w Wielkopolsce, w Baszkowie. Dla tych, którzy nie znają się może tak bardzo na rolnictwie, dodam tylko, że Wielkopolska to nie tylko miejsce, gdzie rośnie tak zwana podziemna pomarańcza, to nie tylko miejsce, gdzie uprawia się tak zwane pyry. Jest to również jedno z zagłębi mleczarskich Polski. A Krotoszyn, czyli ta okolica, w której w tej chwili jesteśmy, jest z kolei centrum mleczarstwa w Wielkopolsce. W 2017 roku było tutaj 550 producentów mleka. Jest to największa ilość w całej Wielkopolsce. Dlaczego tu w Wielkopolsce? Dlatego, że korzenie naszej firmy wyrastają z Austrii, ale zaczęliśmy naszą działalność i mamy siedzibę w Poznaniu. To tutaj zaczynaliśmy naszą działalność z naszymi dealerami, z pierwszymi dealerami w Polsce, z firmą Kunert, z firmą Rajtech i tu zdobywaliśmy pierwszych klientów. I jednym z pierwszych, jednym z najstarszych i najważniejszych klientów naszej firmy jest Ryszard Snella i to wspaniałe gospodarstwo, które stoi za mną. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Cześć. Cieszę się, że... Ale teraz w kamerę patrzymy, to tak trochę sztucznie to wychodzi, sobie, ale no. Niech sobie on kręci. No. A ja się cieszę, że do Ciebie wreszcie przyjechaliśmy. No, dziękuję bardzo. Rysiu, ja bym chciał, żebyś Ty nam na początek pokazał to Twoje gospodarstwo. Ten nowy cały obiekt i powiedział parę słów o nim. Zapraszam tutaj do komputerów. To wejdziemy najpierw tutaj do sterowni. Do sterowni. Ty to wybudowałeś w 2014? 13. 2013. 13 i 14. 13 i 14 roku. No, w 2012 podjąłem decyzję o budowie nowego gospodarstwa. I ono tu powstało w polu, tu polu. Nic nie było. No, właśnie zaczęliśmy od magazynu, od szopy, bo nigdy nie myśleliśmy, że to tak wszystko pójdzie szybko. Aha. No i żeśmy postawili magazyn w ciągu 3 miesięcy. Na przyszły rok postawiliśmy oborę. Na 300 sztuk bydła. W 2014 roku 14, była już obora. No, 14. Okay. I to wszystko od podstaw, to wszystko tak, z obora niczego, jest, to obora jest na rusztach, na 300 sztuk bydła, pełna automatyka. Od samego początku w roboty poszedłeś? Tak. Od samego początku. Ale najpierw miałem 2, później 3 i później 4. Centrum dowodzenia tutaj jest, tak? No, to tutaj jest całe to. Ja na tych komputerach to tak całkiem się nie znam. Paweł Tomek. No, Paweł Tomek, Paweł synowie, do synów no, dojdziemy. Tu pokazują, ile krowa daje dziennie mleka, ile razy jest w robocie, ile razy podchodzi do robota. Pokazują i jaka jest zużyta pasza, jaki jest tłuszcz, jakie białko, jakie przeżuwanie. Ile jest czasu jeszcze wolnego? Pokazuje, ruje, wszystko pokazuje w komputerze. I wszystko nie? Się sprawdza. No, wszystko się sprawdza właśnie. Sprawdzałem się, ruje tutaj w tym punkcie, bo jak żeśmy tam mieli na starym, to było 50 na 50, a tutaj jest 90 na 10. Okej, okay. I tam masz roboty. Pokażesz te roboty? No, pokażemy. Obora jest podzielona na dwie części. Z jednej strony jest na 150, drugiej na 150. Tu jest porodówka. Tam jest przyrząd do korekcji. Tutaj a tam jest... takie ładne przyczepy stoją. No właśnie. Ale to potem właśnie. Do tego przyjdziemy, ale mów dalej o oborze. No tutaj jest do inseminacji albo jeżeli by do korekcji jeszcze. Jest po lewej stronie tak samo jak i po prawej. Możemy wejść tu do robotów. Krowy przychodzą do robota 293.
36-37 litrów jest od krowy, 12 tysięcy rocznie od krowy. Średnio? Średnio. To ile dziennie oddajesz mleka? 8500. 8500. I masz zamiar rozbudowywać to jeszcze? No. Zaraz okay. Będą zakładane tutaj zraszacze. Aha. Zraszacze do krów i wentylatory. Aha. Już jest wszystko zamówione i w lipcu będziemy to zakładać, bo te zraszacze nie zdają egzaminu, muszą być tam 4 duże, 4 małe i zraszacze muszą być nad tym, żeby nie było spadku mleka. Aha. Krowy leżą na matach, na trocinach, zgarniacze są do czystą ruszta, stacje paszowe po jednej, po drugiej stronie, czachradła. A powiedz mi, ogarniacie to swoimi siłami, czy...? Zatrudniamy jednego pracownika i, no, i Paweł jest, jest dwóch. Okej. Okay. Dwóch. No i Sławek. No i Sławek pilnuje usług i pola, nie? Aha, ja dodam tylko, że Sławka i Pawła poznamy za chwilę w dalszej części filmu. Obora zdaje egzamin, krowy wygodnie sobie leżą. Nie ma tam odleżyn, nie ma tam niczego. Chorób kopyta, nie ma. Wszystkie sprawy. Kopyta nie. Korekcje robimy 2 razy do roku, przyjeżdża firma specjalistyczna i robi to. I jumbo czyści. Aha. Ruszta co godzinę wyjeżdża. Podgarniasz tak samo co godzinę wyjeżdża. No to widziałem właśnie jak jeździł. Ale wiesz co, ja już... Tutaj mamy mieszadła. Aha. Firmy Bauera, czy mieszadła, które mieszają gnojowice. Jedna rzecz, która mnie w twoim gospodarstwie naprawdę zadziwia i to jest pozytywne zdziwienie, to jest ta czystość, która tutaj jest. Ten plac, ten porządek, to jest naprawdę coś, co rzadko się zdarza. Takie coś, to trzeba mieć w genach już przeniesione po kimś, bo jeżeli ktoś nie ma, to już tego nie zrobi. To jest teraz się tak trochę, teraz będziemy tacy trochę aroganccy i powiemy, to jest taki wielkopolski porządek. Tak, wielkopolski. A tu masz kiszonkę. Zobacz. To, wiesz, jak, to zawsze w takich momentach trzeba powąchać, nie? To trzeba powąchać zawsze. Jak się bierze, trzeba wąchać, bo nie wiadomo zaś, co chcę zrobić. Ale, a pokaż Edytę. Pokaż Edytę. To przez nią jest ten film. To jest Edyta, to jest Edyta. Ale pachnie... No, pachnie po prostu... Tak. No. Po prostu pachnie. To jest kukurydza, a tam jest siano kiszonka. Czyli to woziłeś naszą przyczepą, ten Toro, który teraz sprzedałeś niedawno. No Toro najpierw miałem Stilo Profi, Euro Profi i teraz było Toro i teraz jest Jumbo. Bo my współpracujemy od roku... 17 lat. 17 lat, tak, 17 lat. Wtedy czyli, przyjechałeś z Majdą. Tak, 20 lat jesteśmy w Polsce, a my z tobą 17 lat pracujemy. I to są trawy. Tak jest. To są trawy i to jest Toro. Tak. I wy głównie robicie przyczepą samozbierającą. Głównie kiszonkę, przyczepą, nie? Tak. Tam tylko i robicie też bardzo dużo usług. Bardzo dużo. Z tego co wiem. To Paweł jeździ. Nie, przepraszam, Sławek jeździ. No. Sławek jeździ. I to jest zeszłoroczna? No. A w tym roku już sypaliście, nie? Bo macie sobie zebraną. Ale tamte kopce. No i tu można, to, ponieważ jest to jednak trochę film o nas, to można pokazać jak wygląda długość cięcia z naszej przyczepy. I jaki jest zapach. I jaki jest zapach. Też jest ok, wszystko w porządku i naprawdę tu widać, że jaka jest jakość tego cięcia. To jest akurat ważne i tym się można pochwalić. A to jest ta nowa hala maszynowa z kolei, tak. Nie? Tu jest całe zaplecze maszynowe, też przepiękna hala. Ona jest takiej wielkości jak ta obora, nie? Tak. I tu masz cały ten twój wszystkie maszyny, wszystkie sprzęt. Maszyny tutaj są. O, a tu widać młode pokolenie. Młode pokolenie. Następcy. Następcy tutaj są. I nie da się ukryć, że widać też nasze maszyny. Ale to teraz, słuchaj, ale to niedługo młode pokolenie już będzie ważniejsze od ciebie, odnajdujesz się z no tym. No więc właśnie, robotę przekazuję, ale kasy nie. Robotę przekazuję, ale kasy nie.
Cześć, dzień dobry. Cześć. To teraz ja do kamery muszę to powiedzieć. To młode pokolenie, część młodego pokolenia, bo jak wiadomo, ojciec ma wiele dzieci. Tu jest pięcioro rodzeństwa i siedmioro wnuków. A ci dwaj zostali tutaj na gospodarstwie, reszta w Poznaniu. I to jest Sławek, Paweł. I Paweł. No i oni ogarniają razem z ojcem. Ja myślę, że ojciec już coraz mniej, ale no wy teraz, nie? Ale jeszcze się angażuje dużo. Ojciec wiadomo, że się angażuje. No i tutaj cała ta flotyla naszych maszyn, to już mówiliśmy, że już 17 lat to wszystko, to jest ten najnowszy nabytek. Ja tylko trochę reklamy zrobimy mimo wszystko, już ze Sławkiem, bo Sławek, ty jeździsz przyczepą, bo ty jeździsz innymi maszynami. Sławek jeździ najwięcej przyczepą i w tej przyczepie, to jest ta, która zjeżdżała przed chwilą. Co tu jest ciekawe, to Sławek się zdecydował na ostrzałkę automatyczną. Tu jest integrowana ostrzałka założona, no i wyliczyliśmy, bo Sławek, ile ty robisz w ogóle, ile ty robisz usług, oprócz tego, że pracujesz na gospodarstwie? Bo inaczej, tę poprzednią przyczepę, którą... 400 przyczep rocznie. 400, nie? Bo ta poprzednia przyczepa, którą sprzedaliście teraz, też zresztą nasza, ile ona miała? Jaki ona miała przebieg? Ty mi mówiłeś, ale ja nie pamiętam. 3700. Przez ile lat? Przez 10 lat, czyli średnio 370 mniej więcej. No, z początku była mniej używana, nie? No. Już pod koniec. No. I stwierdziliśmy, że warto, jeżeli on ma tyle usług i tyle roboty tutaj, że warto tutaj już zainwestować i założyć ostrzałkę automatyczną, nie będzie tracił czasu na ostrzenie tych noży. I to się bardzo szybko zwróci. No nie wiem, na rynku niemieckim w tej chwili u nas prawie każda przyczepa jest wyposażana w ostrzałkę. Na rynku polskim, no polscy rolnicy jeszcze się trochę tego boją, czy może nie chcą zainwestować, ale generalnie wszystko, w co inwestowaliście do tej pory, się opłacało. Także ja jestem pewny, że to się też opłaci. Maszyny się nie psują, nie ma tam takich awarii dużych, żadnych widać, teraz co my mieli. Ile ty mówiłeś, zrobiłeś teraz? Bo w ogóle informacja dla widzów, że mamy fatalne warunki pogodowe. Dzisiaj słońce świeci, co prawda, ale tutaj w ostatnich dniach w Wielkopolsce i w całej Polsce lało co drugi dzień. Także musieliście się zwijać. Ile ty mówiłeś, teraz skosiłeś w jeden dzień? 50 hektarów to praktycznie zrobiliśmy 24 godziny od zaczęcia koszenia do skończenia. 50 hektarów. Kosiliście tutaj A9 ze spulchniaczami, tak. Potem szła zgrabiarka, ale zbieraliście, bo jeszcze nie mieliście przyczepy. Czy przyczepą zbieraliście, czy? Sieczkarnią. Sieczkarnią. Jeszcze nie było przyczepy. Teraz ruszycie z przyczepą. No fajnie. No to warto brać to podstawę, tak? Bo jednak to wszystko zaś w mleko wychodzi, nie? No. Jeśli się skosi, no to musi być zebrana, bo inaczej no to później nie będzie wyników co do produkcji, nie? No. Pokazywałem wcześniej właśnie w silosie, trzeba powiedzieć, że ta pasza jest dobrze pocięta, no a silos jest taki pokazowy, naprawdę, można się nim chwalić. To jest wszystko super robota. Staraliśmy się. No, nie, super robota. Pracujemy 26/24. No ale muszę ci powiedzieć, żeśmy odwiedzili Austrię w zeszłym roku. No. No. No i podobało nam się. Ale w fabryce, mówisz, czy sama Austria wam się podobała? W fabryce żeśmy byli. No wiem. W fabryce żeśmy byli. No ta fabryka się cały czas... Maszyny w salonie luks, ale cena to zawrotna. Maszyny mają swoją cenę, naprawdę. No wszystko niestety dzisiaj drożeje. Tylko mleko jest tanie. Dobra do jakości, nie? Nie narzekamy. Nie narzekaj, mleko jest też jakość maszyn jest dobra, nie narzekamy. To nie możemy powiedzieć. No. Bo jakby nie było, to byśmy kupowali inne marki, a trzymamy się jednej marki. No dlatego, że się 17 lat znamy, nie? Tak. Byliśmy na nowym obiekcie, tym pięknym, nowym, nowoczesnym, a jesteśmy teraz w tym miejscu, gdzie to wszystko zaczęło. Tak, dokładnie. Tutaj i krowy i świnie, to wszystko, co jest produkcja, pojechała tam i teraz wszystkie budynki, co są tu, zostały zaadoptowane na młodzież. Cała młodzież stamtąd przyjeżdża tutaj i wyjeżdża dopiero przed zacieleniem na nowe. Mhm. I do czasu, kiedy nie zrobimy kolejnego nowego budynku, wszystko będzie tutaj, ale całość, co jest tutaj, chcemy to wszystko przenieść na nowe gospodarstwo. I z tego, co mi przed chwilą
Sławek mówił, to za rok mniej więcej, za dwa lata chcecie to wszystko zrównać z ziemią. Tak. No tutaj już nie ma warunków takich, jak powinny być. Działka nie pozwala na rozwinięcie się, nie? I tutaj, bo chcieliśmy budować obory tutaj, ale tutaj jest za mało miejsca i dobrze, że tutaj nie wybudowaliśmy, bo tam jest zrobione tak, jak powinno być. Mhm. Nie? To był na pewno dobry ruch. Tak, tak. Nie ulega wątpliwości. To gospodarstwo wzięliśmy, a powiedzcie mi teraz, i to jest teraz ważne, kamera tutaj, tu mamy, bo kobiety do tej pory, oprócz mojej żony, nie było żadnej, tu mamy w tej chwili szefową, młodszą szefową, która również tutaj na tym gospodarstwie pracuje. Także tu mamy, no nie całą rodzinę, bo ty masz właścicielka już jest, ale sporą część rodziny. No, a powiedzcie mi teraz trochę o tej historii, tak krótko tego waszego gospodarstwa, bo rozumiem, że gospodarstwo było po twoim ojcu. No. No, i co dalej? W którym roku? W 52 ojciec to przyszedł do Baszkowa, a ja się urodziłem w 53, tu. A ile hektarów wtedy było? 17. Aha. To kułacy byliście już wtedy. Gdzie tam jacy kułacy? No nie, no, 17 hektarów, 4 maciory, 12 krów. I tak było? No i tak było. Aha. I pieniędzy my mieli więcej jak dzisiaj. Aha. No i co dalej? No i co dalej? Później się zwiększało, ale ojciec nie zwiększał gospodarstwa tam przepuśćmy w 60 czy tym, 70, tylko budował ten stodołę, budował magazyny i budował nowy dom. I świnie miałeś? I świnie były i krowy były. Świnie były i krowy były. No. I jak to było z tymi świniami, bo to opowiadałeś, że zlikwidowałeś te świnie kiedy? No, rano. W jeden dzień. W jeden dzień. No, bo świnie się nie opłacały. Wciąż my, co my robili, to na sprzedaż to zero, to zero, to zero. Jeden dzień przyszedł na nie i koniec. Cały chleb poszedł pod spychacz. Pod spychacz poszedł. I wtedy synowie już wtedy wy przejęliście? Zresztą teraz bardziej wchodziliście wtedy? Jakoś no, to już wtedy już my to jeszcze... W 2007-2008 roku. No bo piąty był Sapart, no to aha. W siódmym. I wtedy mieliście ile sztuk tego bydła w tym 2007? Bydła mieliśmy 42 dojne. Ale w 2007 już my mieli 40 hektarów. No. A teraz macie, czyli od 2007 do 2019 roku, teraz macie 300 dojnych. No, dobrze na 300, na 300 jest postawione. Czyli 200, no, czyli 200 sztuk, plus 200 sztuk w ciągu tych tam 12 lat. Tak. I nowa inwestycja i no i ziemi jeszcze przybyło więcej, nie? Cały czas kupujemy ziemię. Cały czas musisz się dokupować. No, była okazja, nie? To cały okazja czas się tak zdarza, ale trzeba za nią płacić, bo ta okazja nie jest za darmo. No, jeżeli ty nie dasz, to sąsiad jutro weźmie. I następny, czyli mamy tak, 52 rok, początek mniej więcej, mamy 2007 rok, rezygnacja ze świń, poszliście mocno w krowy, teraz tam 250 po 300 dojnych powiedzmy, tak? No i buraki do dużo poszliśmy, byliśmy 4 hektary, a teraz mamy 20. No, a i następna inwestycja jest już w sumie planowana. No. Tak? Tamten piękny obiekt będzie jeszcze większy. Tak. No musi być, bo innej rady nie ma. Tylko brawo. I trochę wam Pottinger w tym pomógł, mam nadzieję. No Pottinger nam obczyścił kieszenie i nie możemy ale teraz czyści, wyjść na prosto. Ale czyści też pola. No. Cały czas, co roku nam coś tam Pottinger kupujemy. To jedno, to drugie, to trzecie. A powiedzcie, a jak wy widzicie przyszłość? Dobrze będzie? No przyszłość. No jak będą ludzie do pracy, to się wszystko będzie rozwijać, nie? Bo no a jak nie będzie, nie będzie ludzi, to musi z usług zrezygnować i pilnować gospodarstwa, bo co zrobi? Mhm. No co zrobi? Nie zostawi tutaj tego, a nie będzie tam gdzieś coś albo hodowli zrezygnować i robić jedno i drugie, to zobaczymy jak się czas ułoży. Nigdy nie wie, co się może stać. Ale generalnie nie zmieniamy jej profilu. Nie zmieniacie profilu Zmienimy buraki, likwidujemy i będziemy mieć. Ja myślę, że też rynek też wymusi tą rezygnację kiedyś z tych buraków, tak? Bo to tak będzie chyba w całej Europie. W całej Europie tak będzie, no, że te buraki zejdą w końcu. Mamy za tanią produkcję gdzieś tam za morzem. Tego cukru. Najważniejsze, że mamy swoją ziemię, nie musimy się prosić i także mamy swoją paszę. No. I macie cały czas pozytywne nastawienie. No. I siejemy trochę i dużo fajnie. Pszenicy też i też pszenicę sprzedamy. Chodzi o słomę teraz. Ale słuchajcie, tam jeszcze... Ale teraz... Do tej kawy. Bo my tu mamy kawę, ale słuchajcie... Mam tutaj...
to, bo w końcu jakby nie patrzeć, to jest dwudziestolecie. Dwudziestolecie, no ale to wie pani, ja już jestem po ślubie ile, nie wiem. No ale słuchaj, 20 lat to ja prawie, ale to z tej okazji. Czym mnie między innymi ujął Rysiu Snella od samego początku? Otóż Rysiu Snella zawsze mówił, że on pieniędzy ma dość. Ja go wtedy pytałem, a z czego ty masz te pieniądze, powiedz, nie? A to było 15 lat temu, to nie było takie oczywiste, że człowiek na rolnictwie się dorabiał. Dziękuję za duże. Słuchaj, bo ja hoduję i uprawiam budyń. I on to, pamiętam, powiedział o tym budyniu w autobusie pełnym rolników, jak jechaliśmy razem do Austrii. I cały autobus wył ze śmiechu, bo Rysiu uprawiał budyń i jeszcze, kiedy ten budyń sadzisz, się jesz, przepraszam, nocą, nie? Nocą, w nocy o 12. Nocą o 12. Mówi, że jak budyń nie wschodzi, to on wtedy jeszcze alternatywnie ma kalosze na lewym polu. Dwa hektary lewych i na prawym polu 2 hektary prawych. Gumowo-filców. Gumowo-filców tak zwanych. I to były zawsze opowieści Rysia i to będę zawsze pamiętał. Słuchaj, ale z tej okazji ja ci materiał siewny przywiozłem. Masz materiał siewny na to gospodarstwo, na tą nową inwestycję. Dziękuję, ale tajemnicy nie znam, nie zdradzę. Hrabia Loża, Gata przyczepa jeszcze. Na tym kończymy pierwszy odcinek naszego filmu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia w następnym odcinku.